chcemy w taki szczególny sposób przypomnieć o i pochwalić się o tym, co do tej pory udało się, jeżeli chodzi o renowację katedry, czyli jednego z najważniejszych budynków w regionie i nie tylko w regionie, bo o wartości historycznej, kulturalnej w ostatnich miesiącach przekonywaliśmy się wielokrotnie, a my z kolei w mieście byliśmy przekonani o tym od lat, stąd od lat wspieraliśmy renowację, nie użyję słowa modernizację, bo to tak by nie było adekwatne, renowację katedry jako tego jednego z najważniejszych obiektów w województwie. Od początku do tego byłem przekonany. Miasto przekazywało środki na zabytki konsekwentnie w różnych latach i do tej pory przekazaliśmy bezpośrednio z budżetu miasta kwotę 1 650 000, niezależnie od innych funduszy i środków, które trafiły na renowację katedry z innych źródeł wspólnie z gminami opolskimi, z inicjatywy księdza i księdza biskupa, organizowaliśmy taką akcję wsparcia i dzisiaj z dumą chyba mówię, bo to nie do końca moja zasługa, to pieniądze mieszkańców, ale na pewno z dumą mogę mówić o tym, że katedra zyskuje taki blask, jaki powinna na tysiąclecie kościoła w tamtym miejscu. Te 1000 lat to nie jest przesadzone. To nie jest tak, że coś sobie wymyśliłem. I to też napawa nas dumą, bo zdaję sobie sprawę z tego, że wśród mieszkańców Opola są i tacy, którzy częściej zaglądają do katedry, i tacy, którzy uważają, że to zwykły obiekt i nie zawsze ich entuzjazm wzbudza to, że my z budżetu miasta przekazujemy pieniądze. Natomiast my nie mieliśmy nigdy co do tego wątpliwości. Jesteśmy dumni z tego i konsekwentnie od lat wspieramy. A że też mamy świetnego proboszcza w katedrze, który naprawdę wiele zrobił do tego, żeby ta katedra miała i taki kształt, i też była miejscem tak życzliwym, ciepłym, serdecznym dla wszystkich, również tych, którzy niekoniecznie chcą do katedry zaglądać, więc z tym większą dumą to robimy. Dzisiaj podpisujemy umowę, tym razem środki rządowe, centralne, stąd obecność przedstawicieli BGK-u i Banku Gospodarstwa Krajowego, ale w tym takim konkursie, bo to taką miało formułę, konkursu na zabytki, miasto mogło wskazać obiekty, które znajdą się w tym konkursie. Zdecydowaliśmy się jako miasto otworzyć nie tylko na obiekty stricte miejskie, stąd pieniądze trafią na katedrę, trafią też, za chwilkę Państwo będziecie tego świadkiem, na modernizację innej instytucji ważnej, policji, Komendy Wojewódzkiej i miejskiej Policji, ale też naszej szkoły specjalnej, szkoły numer 13, gdzie też o tym informowaliśmy. Mam świadomość, że zabytki w naszym kraju, jak chyba też i w innych miejscach Europy, zawsze są traktowane w pewnym sensie po macoszemu, bo zawsze bardziej potrzebne są autostrady, jakieś wielkie wydarzenia. Tym bardziej ten program, który został zrealizowany, realizujemy zabytek, który jest w centrum, dzięki inicjatywie pana prezydenta możemy się cieszyć, że pozyskaliśmy kolejne 3,5 miliona złotych na renowację elewacji południowej katedry. To właśnie, jak prezydent wspomniał, ważne jest, żeby zauważyć, że bez zabytków jesteśmy tylko aglomeracją miejską, natomiast dzięki zabytkom ta aglomeracja ma duszę, która sięga kilkaset lat, a nasza katedra tysiąca lat wstecz, dając oddech tym wszystkim pokoleniom, które przechodzą przez progi katedry, ale z wielkim szacunkiem do tych, którzy dbali o tę katedrę. I tu chciałbym przypomnieć, mnie motywuje, jak pan prezydent powiedział, do renowacji katedry myśl, że 800 lat temu, w XIII wieku, 2000 Opolan wybudowało taki budynek. W tej chwili Opole ma 120 tysięcy i nie sposób sobie wyobrazić, żebyśmy nie podołali renowacji naszej katedry, by zostawić następnym pokoleniom w dobrym stanie. Dlatego też jestem niezmiernie wdzięczny za przytulenie nas do miasta, do tego wielkiego projektu renowacji zabytków i
wyśmienitą współpracę. Chciałbym też podkreślić i podziękować wszystkim urzędnikom przeprocedowania, a jest tych niezmiernie dużo różnorakich spraw, które trzeba było pokonać. Ten konkurs, który został zorganizowany, to faktycznie dotyczył nie tylko naszych miejskich zabytków, ale też, tak jak pan prezydent powiedział, miasto otworzyło się na zabytki zewnętrzne i to jest bardzo ważne. Chciałabym też powiedzieć, że katedra wkłada swój wkład własny w postaci 70 tysięcy, bo taki wkład własny był wymagany i my możemy dzięki temu też procedować całe przyznanie dotacji tutaj akurat dla katedry. I też chciałabym w tym miejscu podziękować panu dyrektorowi, bo zawsze możemy liczyć na jego wsparcie, a te procedury są bardzo żmudne, jeżeli chodzi o pozyskanie tego dofinansowania. Faktycznie tutaj tych kruczków proceduralnych jest bardzo dużo, a odpowiadamy wszyscy za cały proces przyznania tej dotacji. Także bardzo dziękuję w tym miejscu za to, że zawsze z życzliwością pan dyrektor tutaj do nas jako do miasta podchodzi. Cóż ja mogę powiedzieć państwu? Ja mogę tylko powiedzieć tyle, że ten dzień dzisiaj jest szczególny. A szczególny dlatego, że to jest pierwsza umowa podpisywana, jeżeli chodzi o zabytki związane z dotacją, na Śląsku. Mówię tu o Opolszczyźnie i Górnym Śląsku. Więc serdeczne gratulacje. Ale nie byłoby to możliwe, gdyby nie wystąpiły takie elementy jak partnerstwo, współpraca, wzajemne zrozumienie i zaufanie. Tu pani prezydent o tym mówiła. Kruk ta po dawnemu to był babiniec. Chciałbym powiedzieć tutaj włodarzom, że macie świetny babiniec. No, pełen kompetencji i profesjonalizmu. Także dziękuję serdecznie. No ja również się cieszę, że możemy tutaj dzisiaj siedzieć i podpisywać tą umowę. Fakt jest też taki, że wiele gmin jakby inwestowało we własną substancję. Więc tutaj mówiąc o Opolu, no to poszło bardziej w tą substancję zewnętrzną niż wewnętrzną. I obiekty kultury to one nie są dzisiaj już, bo jutro są wybory, a później nie, tylko one po prostu są na wieki. No a katedra rzeczywiście ma początki, to jest 1022 rok, jeżeli dobrze tam przeczytałem, więc gratuluję i inwestycji i babince. Dziękuję.